Czy według Pani in vitro powinno być finansowane ze środków miejskich? Tak, oczywiście, 100%. Dlaczego? Dlatego, że są dzieci. Mamy w rodzinie dziecko z in vitro, także jestem 100% za. Raczej tak. Dlaczego? Mi się wydaje, że to jest sprawa po prostu dla dobra ludzi, tak? To się robi ogólnie. Dla dobra kobiet, tak? Dla dobra par, które po prostu nie mogą mieć dzieci normalnie, tak? W normalny sposób. Także to jest rzecz, która naprawdę by pomogła, tak? Ale to te pieniądze z budżetu miasta powinny właśnie iść na ten cel? Oczywiście, że tak. Może za. Dlaczego? No dla osób, które jakby pragną mieć dzieci, byłoby to coś dobrego, prawda? Ale czy akurat pieniądze na ten cel powinny pochodzić ze środków miasta? Tak, dlaczego mieszkańcy Torunia nie mieliby się przyczynić dla innych mieszkańców Torunia takim chociażby gestem? Oczywiście, że tak. Dlaczego? Dlatego, że wiele rodzin czeka na to. Ja w najbliższej rodzinie mam osobę, która nie ma dzieci z powodu, że bardzo drogie było w swoim czasie to in vitro i jest bardzo nieszczęśliwa. Czyli radni powinni zagłosować za tym, żeby refundować in vitro? Za, jestem bezwzględnie za. W sumie po części powinno być moim zdaniem. Dlaczego? No bo może niektórych ludzi nie stać na przykład na to też po części. Nie mówię, że wszystkich, ale może są tacy ludzie. A czy właśnie budżet miasta to jest właściwy organ, żeby finansować takie zabiegi? No, trudne pytanie, no, ale chyba tak.